Cześć Arbuzy, z tej strony Zuza, witam Was bardzo serdecznie na moim kanale i dzisiaj przychodzę do Was z mini AliExpress łamane na chińskim haulem. Mam do sobie kilka rzeczy, które już leżą u mnie dłuższy czas i w końcu trzeba je pokazać. Kilka rzeczy zamawiałam ja, kilka rzeczy dostałam, w sumie to jest ich łącznie może z 5. Więc haul będzie naprawdę króciutki, no ale zapraszam Was do oglądania. A jeszcze zanim zaczniemy, hit that subscribe button. Macie 5 sekund. 1, 2, 3, 4, 5. O, pewnie nienawidzicie niemieckiego. Mam nadzieję, że już zasubskrybowaliście mój kanał i możemy przejść do filmu. Więc zapraszam serdecznie. Pierwsze dwie rzeczy, które Wam pokażę, będą ze stronki Shein. I to będzie kolejne moje zamówienie. Ostatnio okazało się całkiem wypałem i rzeczy naprawdę się sprawują świetnie. Ja w ogóle sukienkę oddałam mojej mamie i ją nosi, także wszyscy są zadowoleni. W tym zamówieniu teraz postanowiłam znowu zamówić sobie spodnie. Tym razem z taką oto szachownicą. W ogóle podoba mi się motyw szachownicy i właśnie takie rzeczy z tą szachownicą. Rozmiar L. W ogóle bardzo przyjemny materiał mają te spodnie, taki trochę rozciągliwy, miękki, naprawdę fajny. Nie jedna sieciówka mogłaby się uczyć, jak robić spodnie, że właśnie powinny być z takiego materiału. W pasie jest gumka rozciągliwa i na końcu one są takie troszeczkę rozszerzane. No i jeżeli chodzi o mnie, to myślałam, że to będzie w sumie trochę lepiej wyglądać. Chociaż jakby to wystylizować jakoś może z odpowiednimi butami, to nie byłoby tak źle. Aczkolwiek trochę nie mam pomysłu, jak te spodnie nosić. Ale jeżeli nie będę ich nosić do ludzi, na miasto, to zawsze mogę je nosić po prostu jako piżamę jesienne lub zimowe wieczory i też będzie w porządku. Także tak się prezentują te spodnie na mnie. Sami ocencie, jak w nich wyglądam, ale ogólnie cały krój, materiał, wykonania i tak dalej jest na wielki, wielki plus. I druga rzecz, z której już jestem... O, tak, rozrzucaj tutaj wszystko, Zuziu, jak zawsze. Druga rzecz, z której jestem w sumie już chyba bardziej zadowolona, jest to taka narzutka w kolorze beżowym, takim pudrowym różu, ale takim zgaszonym. I ona jest bardzo cieniutka, więc jest taka kurteczka typowo na lato. I jest naprawdę bardzo, bardzo cieniusieńka. I ona ma kaptur i jest wykonana z takiego ala jakby zamszu, czy coś takiego. Ma kieszenie i no tak jak widzicie na mnie, wygląda całkiem okej. Czasami w sumie warto mieć taką narzutkę, jeżeli chcemy coś na siebie założyć cienkiego, a jednak jest ciepło, no to coś takiego się na pewno super sprawdzi. Kolejne dwie rzeczy zamówiłam z AliExpress. Jedną z nich w sumie pokazywałam już rok temu, tylko że po jednej imprezie w mojej domu wcięło mi tę rzecz i nikogo nie obwiniam, ale ambafet nie ma było i nie ma. No tak, cóż, zdarza się tak czasami, ja w ogóle mam talent do gubienia rzeczy, więc możliwe, że gdzieś je ustawiłam. No i przy przeprowadzce niestety nie znalazłam, więc postanowiłam zrobić sobie drugie. Jest lato, więc ta rzecz mi się przyda. O czym mówię? O klapensach. I są to klapki z futerkiem. Takie suczowate klapki. No ja tak na to mówię, ale naprawdę je uwielbiam i one mają taką, wiecie, grubą podeszwę, są no po prostu są super wygodne. Mój rozmiar z tej aukcji to jest 40, będziecie mieli link na dole. Kosztowały jakieś 40 zł, więc naprawdę za 40 zł takie klapki, taka jakość, to wspaniałe futerko. Czego chcieć więcej? Po prostu wystawiam im 10 na 10. I zamówiłam sobie jeszcze jedne, bo stwierdziłam, że czemu by nie mieć dwóch par w sumie. Tyle, że te są troszeczkę już inne. Po pierwsze, są różowe, mają śliczny kolor, bo to jest taki chłodny, jasny róż, ale mają inne futerko, bo mają takie, jak widzicie,
nie odstające, tylko takie zwykłe. W sumie wydaje mi się, że pasują do... będą pasować do większej ilości stylizacji. No i są bardzo też wygodne, podeszwa też jest taka gruba. Nawet uważam, że są wygodniejsze niż tamte i w ogóle to śmigam w nich po domu. To są teraz moje lacze po domu. Ale są naprawdę bardzo wygodne i te były jeszcze tańsze. Te kosztowały jakieś 30 zł, więc naprawdę jak za darmo. Zresztą zobaczcie sobie sami. Ja polecam z całego serduszka. Jeszcze jedną rzeczą z AliExpress i w sumie już ostatnią. Przepraszam was w ogóle za mój głos, ale mam alergię. Jest case na telefon. I case prezentuje się tak. Jest to jednorożec. Ma wytłuczone tutaj chmurki, rzęsy, gwiazdeczki. Ma uszka odstające. Z przodu wygląda tak. Widzicie, to tylko tu odstaje, ale to nie przeszkadza jakby w użytkowaniu. Tak wygląda cały kejsik. Dobrze mi służy. Niestety już go ubrudziłam henną. Więc jest cały w hennie, ale ogólnie no to naprawdę się sprawuje bardzo dobrze. Trochę taki inny case. Bardzo mi się podoba. Jeszcze nie widziałam, żeby za dużo osób takiego miało. Więc też zostawiam link na dole i możecie sobie zobaczyć. Jak dla mnie bardzo fajny. No i mam, słuchajcie, ostatnią rzecz. Ostatnią rzecz, której zrobię tutaj unboxing. Jest to peruka, która przyszła do mnie od Babala Hair w takim oto pudełeczku. Au. Here we are, Babala. Bardzo ładne pudełko. I jeszcze jej nie otwierałam. I w środku mamy zapakowaną perukę i szczotkę. Bardzo fajnie, że jest szczotka dołączona. Takich szczotek nigdy za wiele. I zaraz na pewno mi się też przyda. O! Taka malutka w sumie. Spoko też opcja, żeby ją wrzucić do torebki. Nawet do czesania swoich włosów, nie tylko peruki. Mamy oczywiście wig cap, czyli czepek. No i samą perukę i naklejkę, że to jest edycja limitowana. Ciekawe, czy jest limitowana i czy jeszcze będzie na stronie, jak wrzucę ten film. No dobra, wyciągamy. Słuchajcie, zamówiłam sobie szarą perukę, bo bardzo bym chciała zobaczyć, jakbym wyglądała w szarych włosach, ale ona jest bardzo, bardzo długa. Okej, wyciągnijmy te papiery. Mamy też metkę. Tak, wszystko jest ologowane. Mamy jasny czepek, tak jak to jest w jasnych perukach. No i musimy sobie oczywiście dociąć tutaj linię tej peruki. Więc ja to zrobię i zaraz do was wracam. Okej, perukę mamy obciętą, jak widzicie tutaj. Ona jest cała długa. No i co? Wiążę włosy i ją ubieramy. Wow, ta peruka jest super duper long, patrzcie, ona mi sięga do bioder, no jest taka długa, jeju, nie sądziłam, że jest aż tak długa, może bardziej na bok weźmiemy ten przedziałek. Tu się coś dziwnie układa z boku, a może faktycznie weźmiemy tak, ją zrobimy. No, teraz jest chyba lepiej. Ale ja się dziwnie czuję. Ale no zobaczcie to. I zobaczcie to. Jaś. Ile włosów.